Wróćmy do tematu funkcji. Zdefiniowaliśmy przedtem funkcję kwadrat, która podnosiła argument do drugiej potęgi. Teraz zdefiniujmy funkcję potęga. Pamiętają Państwo, że używamy słowa kluczowego function, żeby określić, że definiujemy funkcję. Następnie podajemy w nawiasach okrągłych listę argumentów. W naszym przypadku to będą dwa argumenty. A następnie w nawiasach klamrowych podajemy kod ciała tej funkcji, czyli instrukcje, jakie będą wykonywane w momencie wywołania funkcji. Zdefiniujmy zmienną lokalną result, do której przypiszemy podstawę podniesioną do potęgi wykładnik. Niekonsekwentnie korzystam z polskich liter. Wartość zwracana przez funkcję powinna znaleźć się w argumencie wywołania return, czyli to będzie result. Ponieważ ta funkcja ma dwa argumenty, to musimy ją wywołać podając dwa argumenty. Słusznie, powinienem korzystać z konwencji R, czyli rozdzielać wyrazy kropkami. Funkcja potęga. Powiedzmy, że chcemy 2 podnieść do potęgi 3. Wykonam cały kod, czyli nacisnę Ctrl-Shift-Enter i uzyskam wynik 2 do trzeciej, to jest 8. Argumenty do funkcji mogę przekazywać zarówno na podstawie pozycji, to znaczy, że pierwszy argument będzie interpretowany jako podstawa, będzie zapisany do zmiennej podstawa, a drugi do zmiennej wykładnik, ale mogę też jawnie wskazać funkcja potęga, że powiedzmy pierwszy podaje przez pozycję, a drugi podaje przez nazwę. Czyli mogę mieszać te dwie konwencje. Mogę nazwy użyć przy obu argumentach. Użycie nazwy powoduje, że mogę zamienić miejscami te argumenty. Pozycja nie ma wówczas żadnego znaczenia, jeżeli wszystkie argumenty są przekazywane przez nazwę. Wynik jest oczywiście taki sam. Definiując funkcję, mogę wskazać domyślne wartości niektórych argumentów. Czyli mogę powiedzieć, że drugi argument, czyli argument wykładnik, ma domyślną wartość 2. I wówczas ten argument staje się automatycznie argumentem opcjonalnym, to znaczy wywołując tą funkcję, ja nie muszę go wskazać. Muszę oczywiście przedefiniować funkcję, czyli zapisać do zmiennej funkcja potęga nową wersję tej funkcji. I wówczas podając 2 jako argument, podniosę ją domyślnie do kwadratu. Pamiętają Państwo, że tak zdefiniowaną funkcję mogę również wywołać przesyłając jako argument wektor. Zróbmy na przykład tak, że to będzie wektor trójelementowy, w którym każdy element z tego wektora podnoszę do kwadratu. Zdefiniujmy teraz taką funkcję, która spodziewa się tablicy. To znaczy, że to będzie funkcja tablica. I powiedzmy, że ona zmieni mi element na drugiej pozycji, ustawi go jako niedostępny i wydrukuje całą tablicę. Przygotujmy sobie nie tablicę, oczywiście, tylko wektor. Trudno się pozbyć nawyków. W R nie ma tablic. Tablica to jest taka struktura danych, która ma ustaloną i niezmienną długość. Dobrze. Tu zgubiłem nawias. I teraz przygotujmy sobie jakiś wektor. Wyświetlmy go. Oczywiście nie, tylko wektor.
porządku. I wywołajmy funkcję. Wyświetlmy jeszcze raz ten wektor. Czyli jeszcze raz tak, tak i tak. Proszę zobaczyć, że oryginalny wektor nie został zmieniony. Zmieniona została lokalna kopia tego wektora, która została przekazana do funkcji funkcja wektor. Czym się różni pierwsza funkcja od drugiej? Niczym. Tutaj mieliśmy przekazaną całą tablicę i ta operacja podnoszenia do potęgi została wykonana od razu na całym wektorze. To oznacza, że nie było wielokrotnego wywołania funkcji funkcja potęga, tylko było jedno wykonanie, w którym przekazana została cały wektor. Ten wektor został podniesiony do potęgi drugiej, ponieważ drugim argumentem jest po prostu liczba i zwrócony cały wektor jako wynik, jako wartość tej funkcji. I podobnie w tym przypadku. Tutaj funkcja uzyskała cały wektor, zmieniła jego drugi element i wydrukowała go. Nie ma wielokrotnego powtarzania tej funkcji dla każdego elementu, chociaż czasem skrót myślowy pozwala tak mówić, ponieważ wszystkie operacje w R są zwektoryzowane. To znaczy, że wykonywane są od razu dla całego wektora. Przygotujmy jeszcze jedną funkcję. Ona przyjmuje jeden parametr, a potem napiszemy trójkropek. Trójkropki najlepiej wstawiać na koniec listy parametrów, ponieważ one będą oznaczać, że możemy dodać dowolną liczbę argumentów. Wyświetlmy typ pierwszego parametru. A pozostałe argumenty, jeżeli się pojawią, zapiszmy w zmiennej lokalnej x. Utwórzmy listę z tych parametrów. Użyjemy takiej konstrukcji, która przechowa wszystkie parametry przekazane do listy i wyświetlmy informacje o tej liście. Następnie możemy użyć na przykład funkcji lapply, żeby wyświetlić informacje o tych dodatkowych argumentach. Stwórzmy taką zmienną, znaczy zainicjujmy ją i spróbujmy wywołać funkcja trójkropek, na przykład dla jedynki. Wtedy nie ma tych dodatkowych parametrów. Czyli lista jest pusta. A dodajmy jako kolejne argumenty, na przykład wektor trójelementowy. Ale możemy dalej, to znaczy możemy też jeszcze jeden wektor. Czyli będziemy mieli listę z dwoma elementami typu wektor. No i na koniec dodajmy jeszcze łańcuch. Ponieważ to jest lista, może mieć elementy różnego typu i wszystko przyjmie.